Siemano kochani, jesteśmy w pięknym Zamościu i właśnie idziemy do naszego lokalsa spotkać się z nim, żeby nam pokazał kolejne całe fajne miasto. Cześć Agata, miło mi. Bardzo miło. Zapraszam na wycieczkę po Zamościu. To lecimy. Znajdujemy się teraz na płycie Rynku Wielkiego. Widzicie, rynek jest planu kwadratu i bardzo dużą ciekawostką, ewenementem na skalę europejską nawet, jest fakt, że ratusz jest nie na środku tego placu. Jak zwrócicie uwagę, w większości miast renesansowych ratusz zawsze stoi w środku, ale Zamość miał miastem budowanym od podstaw, a jak był budowany od podstaw, to fundator mógł sobie zrobić generalnie co chciał i tak sobie zrobił. Przejdziemy później spacerkiem do jego pałacu. I założeniem, dlaczego ten ratusz nie stoi na środku, jest to, żeby nie zasłaniał mu widoku na cały piękny rynek. Stoimy pod pomnikiem Jana Zamoyskiego, fundatora, człowieka, którego dzisiaj można porównać fantazją do szejka, wydającego fortunę na wybudowanie miasta w środku niczego. Dawniej ten pomnik dzisiaj wygląda bardzo okazale, stoją tu kilkanaście lat. Wcześniej była taka malutka głowa Zamoyskiego schowana z tyłu, a za plecami Jana Zamoyskiego stoi jego pałac, w którym mieszkał długie lata i w którym mieszkali również następcy i kontynuatorzy ordynacji zamojskiej. Dzisiaj w budynku pałacu mieści się liceum. Być może doczeka się lepszych dni, będzie to jakieś centrum konferencyjne, tego nie wiadomo. A na razie cały czas działa to liceum, tak? Na razie cały czas działa, tak. Zostało przeniesione na czas remontu i działa. Został on wybudowany przez fundatora osobiście i co ciekawe, on był kalwinem. Jego rodzice byli kalwinami, ale w trakcie studiów za granicą i w Sorbonie i w Padwie zmienił wiarę. Przeszedł na katolicyzm, zresztą do końca swoich dni był gorliwym katolikiem. W tym oto budynku, w naszej pięknej katedrze, odbywały się wszystkie ważne uroczystości, ważne dla rodziny Zamoyskich. To tutaj byli mianowani kolejni ordynaci, tutaj w kryptach, pod ziemią w katedrze również są pochowani. Jan Zamoyski również spoczywa. Tutaj ma bardzo płaski nagrobek. Może wejdziemy i zobaczymy. Czemu nie? Nawet na drzwiach wejściowych do budynku sakralnego, do katedry, od góry do dołu widoczny jest herb, tak zwany jelita. Trzy przecięte włócznie. Znajdujemy się pod arsenałem. Arsenał. Co to właściwie jest? No właśnie, co to jest arsenał? Arsenał jest to miejsce, w którym Jan Zamoyski przechowywał wszystkie swoje trofea. Wygrał jakąś bitwę, bach! Trafiało do arsenału. Wszystko co miał trafiało do arsenału. Zresztą dzisiaj jest tam muzeum, możecie wejść i zobaczyć. Zapraszam. Zaraz obok budynku arsenału znajduje się budynek prochowni, która faktycznie była używana kiedyś do produkowania prochu. Wraz z wzrostem mikstury, ulepszaniem receptur prochu, pojawiło się bardzo duże zagrożenie, że miasto zostanie wysadzone, więc całą tą prochownię z tą pracownią chemiczną zostało przeniesione poza mury miasta do budynku rotundy, który zobaczymy za chwilę. A tutaj przenieśli weterynarzy. I weterynarze rosyjscy zostawili nam na murze prochowni graffiti, które można zobaczyć tutaj. 1897. Opa, tylko ja nie wiem, co tu jest napisane. To teraz taka zagadka w ogóle, żebyście zgadli w ogóle, gdzie jesteśmy. Jest taki słynny wiersz Jana Brzechwy. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. I wszyscy przywychodzący do Zamościa przez tą bramę powinni właśnie tak sobie mówić, bo brama za nami to jest brama Szczebrzeska. Na chwilę obecną widzicie piękne fortyfikacje i z lewej, i z prawej. I one tu były, są zrekonstruowane dosyć niedawno, ale broniły tutaj miasta. A wszędzie przed nami, tam gdzie sięga horyzont, były bagna. Jan Zamoyski, wybierając lokowanie Zamościa,
zdecydował razem z architektem, panem Bernardo Morando, że bagna będą naturalnym zabezpieczeniem przed wrogiem. No i tak, tak faktycznie było. Z tej strony raczej nikt nie podejmował się u podbicia Zamościa, a będzie to z drugiej strony Bramy Lubelskiej, którą odwiedzimy za chwilę. Zobacz, tutaj, spacerując wzdłuż murów twierdzy, znajdują się takie punkty z makietą informacyjną. Jak widzisz, nawet napisy są w Braille'u. Więc chodźcie, sprawdźmy, gdzie my możemy teraz być. Byliśmy przy pałacu, tu mamy katedrę, wyszliśmy tą bramą, tu jest brama Szczebrzeska, więc jesteśmy gdzieś tu! Tu. Spoko. To gdzie teraz idziemy? Idziemy zwiedzać dalej. Nie wiem, czy wiecie, że Marek Grechuta, którego piosenki pewnie nie jeden raz, albo nie dwa, śpiewaliście sobie pod prysznicem, nie będę wnikać gdzie, urodził się w Zamościu. Wydaje mi się, że warto będzie zacytować tekst piosenki, którą napisał on właśnie o naszym, o swoim mieście. Z dala od głównych traktów, gdzieś na mapy skraju, na południowo-wschodnich rubieżach polskości, stoi senna zjawa, jak widok prosto z raju, owoc hetmańskiej wiedzy i mądrości. Znajdujemy się teraz na rotundzie. Wspominałam pod arsenałem, że prochownia została przeniesiona poza mury miasta. Znajdował się budynek dokładnie tam. A w czasie II wojny światowej, gdy Niemcy przejęli Zamość, Zamość był pod niemiecką okupacją, został zorganizowany tutaj obóz zagłady. Do dzisiaj możemy zobaczyć mogiły z wszystkich narodowości osób, które niestety zakończyły tutaj swoje życie. No. Nagram chyba, jak strzelam z łuku, nie? Na co budżet? No na łuk. Mamy, no. Łukasz, mamy taki specjalny awaryjny na łuk, się nazywa. Znajdujemy się tutaj na dziedzińcu Bastionu VII, w którym, jak widzicie, można naprawdę zostać żołnierzem. No. Choćby nawet na 5 minut, na chwilkę, ale zawsze. Nie? Idziesz strzelać z łuku? No, jest też tak. A kto strzela z armaty? Zaraz zobaczymy, będziemy losować za pałki. Ale pieprzło. Aż piszczy w uszach. Odpalenie armaty. Ja się czuję dobrze, ty. Jest, nic nie słyszę. Hen do szlufy. Ale piszczy. Przyjęty zostaje w szeregi załogi Fortecy Zamockiego Puszka. Brawo dla pana. Znaczy to, że może zbierać puszki do pieprzy. A armaty kiedyś nazywano puszkami, artylerystyki puszkarzami. Raz do roku Zamość się oblegają Polacy. Masz się stawiać do obrony twierdzy na każde nasze wezwanie, tak? Tak. Celnie strzelać do skubańców podczas bitew, tak? Tak. A po bitwach stawiać piwo starszych dzieciach na wojsku, tak? Tak. Szybko się odpowiada, tak? Tak. I jednocześnie wspocając ich długi wodnych kaczmach, tak? Tak. I po tej ważniej się właśnie zawsze w Zamościu dobrze bawić, tak? Tak. No patrz na to. Tak? Tak! Proszę bardzo.
Pamiętacie bardzo bogato zdobione kamieniczki ormiańskie? Stojąc przy nich, idąc cały czas prosto, doszlibyśmy do kościoła ormiańskiego, który niestety nie zachował się do naszych czasów. Dosyć niedawno postawiono małą rekonstrukcję tego, jak on wyglądał. Jest to tylko szkielet, ale tylko po tych detalach, po tej jednej kamiennej ścianie możecie zobaczyć i mieć wyobrażenie, jak bogato wyglądał kościół ormiański. Dzięki wysiłkom i staraniom ostatniego ordynata miasta Zamość, pana Jana Zamojskiego, w 1922 roku Zamość został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Widzicie tablicę pamiątkową tutaj i dzięki temu Zamość będzie zawsze pod opieką konserwatorów i nigdy nikt nie zbuduje nic, co jest sprzeczne z jego pięknem i architekturą. Jeżeli jesteście głodni, stojąc, zobaczcie przy kamieniczkach ormiańskich, restauracja ormiańska, w której możecie spróbować znanej, bardzo regionalnej, typowej dla nas, zupy z pokrzyw. Jeżeli macie ochotę również zjeść jakąś przekąskę regionalną, możecie kupić na Starówce cebularza zamojskiego. Przepyszne! Będąc w Zamościu naprawdę warto jest się zgubić, bardzo warto jest się zgubić, bo wchodząc w jedne otwarte drzwi możecie wejść do środka pięknego dziedzińca. Niektóre mogą być pięknie odrestaurowane, pełne kolorowych kwiatów, inne mogą mieć swoisty klimat. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale naprawdę nie bójcie się, odważnie wchodźcie, odważnie zwiedzajcie i podziwiajcie. I to wszystko, kochani, w Zamościu, pięknym mieście, w którym naprawdę można się zakochać. Pozostaje nam nic innego, jak tylko pożegnać się z naszym lokalsem, Agatą. Dziękuję bardzo za odwiedziny. Zapraszamy do Zamościa. A my zapraszamy do korzystania z aplikacji CocoLocos. I pamiętajcie, oprowadzasz, zarabiasz, zwiedzasz, oszczędzasz. Proste.